Pamiętacie, jak wyglądała obudowa od tego deka? Przed regeneracją i po. Jak widać, nic nie widać z tamtych uszkodzeń starych. Tutaj tylko wewnątrz troszeczkę jeszcze zostało. Obudowa jest czarnym matem, pomalowana w całości. Elegancko. Poprostowana tutaj w tym rogu. Wyszlifowana. I będziemy mogli go składać. Już w niedługim czasie. Ci, którzy... No i komplecik już jest. Dziennikarzy, w tym wypadku złożony, kompletny, tak wygląda. Obrażali, wszystko. Umożliwiali im prowadzenie. Gra, tak jak słychać. I to jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Wszystko jest. To nie PiS publikuje. Tylko podmalowane. Prokuratury. Tu się panu Grzegorzowi Schetynie coś pomieszało i poplątało. Może z tu czasu, też mamy odmalowane. Ma takie przekonanie, że to PiS podejmuje w tej sprawie decyzję. To podjęła niezależna prokuratura, a pytał moje zdanie. Bardzo dobrze, bo wie pan co, ja towarzyszyłem pani premier Baczyszy. No i kompletnie UNITRA odnowiona. Kiedy opuszczaliśmy Sejm i widziałem tych ludzi, bo... Wie, najwięcej problemów, co stworzył, wiecie, co stworzyło w tunerze, stworzyło protest, również zrobienie tego wskaźnika do sterowania, a w magnetofonie przełącznik od zapisu. Wyjazdu kolumny rządowej. Standardowe usterki. Ale wszystko już działa. Do dziennikarzy telewizji publicznej, każdy mógł to zobaczyć. I teraz co mamy przychodzić do porządku dziennego? Jest taka...